Zamki na pewno wam się kojarzą z duchami. Na zaproszenie pana dyrektora, pana Michała Kruszony, razem z przyjacielem Mariuszem Dąbrowskim wybrałem się do Szamotu, do Zamku Górków. Przy tym zamku znajduje się wieża i według legend ta wieża została wybudowana dla Halszki, kobiety o wyjątkowej urodzie. Podobno była ona więziona w tej baszcie przez 14 lat. Legenda mówi, że duch Halszki nadal zamieszkuje to miejsce. Podania ludowe i legendy dotyczące Halszki, to one tam ziarno prawdy z historii o Halszki zawierają. Natomiast mówią przeważnie o pewnej postaci czarnej, która włóczy się podobno tutaj po dróżkach przybasztowych albo ukazuje się w oknie. Wielu ją podobno widziało. Widok ten nie jest przyjemnym widokiem i ludzie raczej unikali przechodzenia koło baszty, żeby tego widoku nie zobaczyć. To jest jedna rzecz, ale oprócz tego są narracje o Halszce. Przy czym z historią dotyczącą czarnej księżniczki ruskiej Halszki z Ostroga niewiele mają one wspólnego. Zawierają pewien tylko motyw uwięzienia w wieży. Razem z moim przyjacielem Mariuszem chcieliśmy sprawdzić, czy to jest prawda. Udaliśmy się do Szamotu i zostaliśmy tam na noc. Czy spotkaliśmy ducha Halszki, a może inną zjawę? Tego wszystkiego dowiecie się z filmu. Chodzi o podania ludowe i legendy dotyczące Halszki, to one tam ziarno prawdy z historii o Halszki zawierają. Halszka, czyli Elżbieta Kościelecka, przyszła na świat w 1539 roku w Ostrogu na Ukrainie. Halszka jest prawdziwym symbolem Szamotu. Gdziekolwiek w Szamotułach pytacie o rzecz charakterystyczną dla naszego miasta, w pierwszym rzędzie prawdopodobnie mieszkańcy powiedzą, że postać Halszki. Fakt jednak, że mieszkała tutaj przez 14 lat, zaowocował tym, że powstała legenda o Halszce, nazywanej też Czarną Księżniczką. Ta legenda mówi, że Halszka była młoda i piękna, Łukasz stary i brzydki. No i ponieważ nie chciała być posłuszną żoną, to on kazał jej założyć na twarz maskę, stąd miał się wziąć przydomek Czarna Księżniczka. Legenda też mówi, że ona chodziła podziemnymi przejściami do kolegiaty na mszę, no i że mieszkając tutaj popadła w obłęd. I wreszcie ostatni element legendy jest taki, że duch Halszki jest tutaj wciąż obecny. Uwięził Halszkę we wieży, specjalnie podobno dla niej wybudowanej według podań ludowych. Tam musiała spędzać czas, była też więziona. Według podań ludowych ona miała tam spędzać czas o chlebie i wodzie, spać tylko na słomie. Wchodzimy razem z Mariuszem do 15-wiecznej baszty, w której Halszka była więziona. Udajemy się do jej pokoju, aby spędzić noc i chcemy się przekonać, czy naprawdę tu straszy. Wchodzimy do pokoju i widzimy kukłę. W nocy to miejsce jest przerażające.
always simply mean to me and made me cry. I never knew what I should do, so I just walked away and set back off and die. They said that I'm weird, that I'm ugly, that I suck. I knew that one day all these kids would grow up to be boring as fuck. I am an alien. No matter how zasypiamy w jej pokoju. W Szamotułach poznaliśmy człowieka, który widział ducha Halszki w parku koło baszty. Powiedział, że od zjawy bił duży chłód. Z Mariuszem spędziliśmy całą noc sami. Zostawiliśmy kamery włączone, licząc, że coś one zarejestrują. Nastąpił dzień. To była naprawdę przerażająca noc. Ducha nie widzieliśmy, ale czuliśmy wielki niepokój. Z Mariuszem doszliśmy do wniosku, że musi w tym miejscu być coś nadprzyrodzonego. One day all these kids would grow up to be boring as fuck.